Wiecie, co jest dla mnie najważniejsze w tworzeniu stron? User Experience. Dziwnie jest nazywać frontendowca programistą. Sam jestem frontendowcem i nie czuję, żebym był programistą. Dopiero jak odpalam C Sharpa, to czuję, że żyję. Dla dobrego programisty zawsze będzie praca. Frontend jest dla dzieci. Jeśli jesteś frontendowcem, to nie jesteś programistą, tylko zwykłym klepaczem kodu. I uwaga, mój faworyt, nie jesteś programistą, tylko skrypterem. To ogromna różnica. Cześć, tu Roman, witam w kolejnym odcinku mojego vloga i dzisiaj postanowiłem wpierd...ić kij w mrowisko. Niemal od początku, jak tworzę ten kanał, to co jakiś czas pojawiają się wypowiedzi specjalistów na temat tego, jak bardzo JavaScript nie jest językiem programowania i jak bardzo frontend nie jest jakimkolwiek programowaniem. Więc dziś postaram się z tym rozprawić i... Nie chce mi się już za każdym razem tym ludziom odpisywać w komentarzach, więc będę po prostu odsyłał do tego filmiku. Nie robię tego filmu dlatego, żeby przekonać ich do swojej racji, ponieważ to jest bezcelowe, ponieważ oni mają już swoje jakieś przekonania i. Te argumenty są tak z dupy czasami, że nawet nie ma co tam dyskutować, tam nie ma w ogóle pola na jakąkolwiek dyskusję i merytoryczne argumenty, więc robię ten odcinek bardziej dla tych, którzy interesują się frontendem i którzy co jakiś czas widzą te wypowiedzi w sieci yy, i którzy może czują się przez to gorsi, bo łatwo podkopać tę pewność siebie i słuszność tego, co robimy, jeśli jesteśmy gdzieś na początku tej nauki, a ktoś nam mówi, że to, co robimy, to właściwie. Gówno jest i, i w ogóle nie warto. Więc zacznijmy od tego, czy JavaScript w ogóle jest językiem programowania. Nie będę tutaj walił wam jakiegoś elaboratu na pół godziny, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wystarczy sobie poczytać o silniku V8 na przykład, żeby zrozumieć, że JavaScript jest i kompilowany i interpretowany, a nie tak jak mówią niektórzy, a zwłaszcza ten pan od komentarza dotyczącego tego, że jestem skrypterem, a nie programistą. JavaScript nie jest językiem wyłącznie interpretowanym, jest również kompilowany przez tak zwane just-in-time compilers. Które są wbudowane w silnik V8, czyli ten silnik, który mamy na przykład w Chromie albo mamy w Node. Pomijam już całą zawiłość i kompleksowość JavaScriptu i ten ogromny ekosystem, który się wokół niego zbudował, co samo przez się świadczy, że to nie jest coś niepoważnego, że to nie jest coś błahego, bo jeśli by tak było, to nikt by się tym nie zajmował. Więc JavaScript nie jest wyłącznie językiem skryptowym, co ta nazwa pewnie sugeruje, ale jest pełnoprawnym językiem programowania i może o tym świadczyć chociażby fakt, że coraz więcej oprogramowania powstaje właśnie w JavaScriptie. Ale o tym za chwilę. Bo właśnie kolejnym argumentem jest to, że w JavaScriptie nie pisze się poważnych rzeczy. No, spoko, nie pisze się, nie wiem, oprogramowania do rakiet Falcon 1 yy, i nie strzela się nimi w kosmos y, z jakimś tam nodem na pokładzie. Fakt, JavaScript nie jest może językiem, który jest odpowiedni dla takich. Yy, Przedsięwzięć, które nazywamy Mission Critical, czyli gdzie się walczy o każdy kilobajt pamięci, gdzie ta wydajność tego oprogramowania jest naprawdę najważniejsza i od której często zależy ludzkie życie, ale mówienie, że w JavaScriptie nie pisze się poważnych rzeczy, przeczy właściwie wszystkiemu, co widzimy w sieci. Aplikacje bankowe, Slack, yy, nawet Atom, czyli edytor kodu, jeden z najpopularniejszych właściwie, yy, Visual Studio Code, pewnie z którego większość korzysta. To wszystko jest napisane w JavaScriptie, więc jakim prawem ktoś mówi, że ważnych rzeczy w JavaScriptie się nie pisze? Na JavaScriptie stoi cała współczesna sieć i bardzo dużo desktopowych aplikacji, więc mówienie, że jest to jakiś błahy, banalny, dziecinny język, jest po prostu głupotą. I pewnie tutaj odezwą się koledzy z backendu, przynajmniej ci bardziej złośliwi i powiedzą, że do dobra. Większość aplikacji webowych stoi na frontendzie, ale prawdziwe problemy rozwiązuje się na backendzie. I Fakt jest tak, że te bardziej skomplikowane części logiki biznesowej są obsługiwane przez backend z bardzo wielu względów. Niemniej backend również może być napisany w JavaScriptie, pamiętajmy o tym. No, ale tutaj nie o to chodzi. Może być napisany w czymkolwiek. Yy, mówimy tutaj teraz o frontie. Nie jest jednak tak, że frontend to jest zawsze CRUD, czyli create, read, update, delete. I to nie są tylko jakieś banalne, powtarzalne aplikacje. Na frontendzie mierzymy się z mnóstwem problemów, z którymi na przykład nie muszą mierzyć się backendowcy, ponieważ ich kod odpalany jest w jednym środowisku i mniej więcej wiedzą, co ich czeka w tym środowisku. Nasz kod jest odpalany na mnóstwie przeglądarek, i często jest tak, że nawet nie wiemy o jakichś błędach, które mogą się pojawić. Musimy być przygotowani. Na to, że będziemy zaskoczeni jakimś błędem, który będziemy musieli naprawić, i często bywa tak, że samo rozwiązanie błędu jest trudniejsze niż implementacja rozwiązania, które wdrażaliśmy. Pomijam już absurdalny zarzut, że frontend to tylko wygląd i animacje, bo na co dzień wykorzystujemy mnóstwo bardzo ciekawych technologii, nie wiem, WebRTC, WebSockets, Local Storage, Session Storage, Web Workers, Service Workery, Frameworki, Canvasy, WebGL. Tego jest naprawdę mnóstwo. Dbamy o to, żeby kod był zoptymalizowany, żeby odpalał się jak najszybciej szybciej, żeby nie przeciążać tej pamięci przeglądarki. Nie brzmi to jak coś banalnego i nie brzmi to jak tylko implementacja wyglądu animacji. Ale warto tutaj dodać, że jeśli już jesteśmy przy tym wyglądzie i animacjach, to to jest również ogromna działka zadań, które stoją przed frontendowcem. No bo My mierzymy się z bardziej taką miękką materią, mierzymy się z ludzką materią, ponieważ odbiorcami naszych aplikacji będą właśnie ludzie. To w rękach frontendowca leży cały UX aplikacji. To, że UX designer stworzy jakiś, y, jakieś makiety, jakieś interakcje, zaprojektuje to wszystko, jak to ma działać, to jest jedno i to jest mega, mega ważne oczywiście, ale sama implementacja tych rozwiązań leży już tylko i wyłącznie po stronie frontendowca i może to naprawdę spieprzyć całą robotę albo zrobić z tego coś niesamowitego i wszystko w naszych rękach tak naprawdę. To nie jest banalne zadanie, na tym trzeba się znać. Trzeba mieć wiedzę o designie, o UX-ie, o tym jak człowiek używa przeglądarki, jak przegląda strony. Często bywa tak, że jakieś rozwiązania wychodzą właśnie ze strony frontendowca i po konsultacji z UX designerem zostaje to wprowadzone. Więc nawet jeśli inne gałęzie programowania zajmują się dużo bardziej hardkorowym nie wiem, przetwarzaniem danych, jakąś logiką biznesową i tak dalej, to nie znaczy, że Frontend jest gałęzią dla debili, gdzie siedzą ludzie, którzy po prostu nie mają żadnego talentu do programowania. Nie, tutaj mierzymy się z zupełnie innymi rzeczami i oprócz programowania, które również, jak wiecie i widzicie, jest bardzo istotną częścią tego wszystkiego, to na dodatek musimy jeszcze sporo wiedzieć o projektowaniu, o designie, o animacjach, o mikrointerakcjach, o UX. -ie. Oj, i tak dalej. Ale kod, który dostarczamy do przeglądarki, już ten build, który wysyłamy na serwer, to jest jedno. A z drugiej strony mamy jeszcze tonę narzędzi, które pomagają nam w tym, albo przeszkadzają, w tym, żeby ten kod stworzyć. I pewnie ludzie, którzy obserwują branżę od jakiegoś dłuższego czasu, wiedzą, że nie wiem, 10 lat temu Frontend wyglądał zupełnie inaczej. I konstruowało się te strony zupełnie inaczej. Innych narzędzi się używało. Żadna, mam wrażenie. Działka programowania nie jest tak podatna na zmiany jak frontend. I to wymaga od nas ogromnych pokładów cierpliwości i też ciekawości, żeby nadążać za tym wszystkim. Nie każdemu chciałoby się co miesiąc uczyć jakiegoś nowego narzędzia, bo okroś coś wyszło, a z drugiej strony łatwo popaść w takie hypowanie nowych narzędzi i w taki ślepy pęd za jakimiś nowymi rozwiązaniami. To jest bardzo niebezpieczne, mnóstwo programistów wpada w coś takiego i bezkrytycznie przyjmuje jakieś narzędzia do swoich projektów. To też nie jest dobre, ale nauczenie się tego, żeby nie robić tego na ślepo, żeby nie wykorzystywać pierwszej lepszej paczki, która wyjdzie na Githubie czy tam na MPM-ie, to też wymaga wiedzy i wymaga zrozumienia, dlaczego warto czasami skorzystać z czegoś bardziej sprawdzonego. I już pomijam fakt, że bywają zarzuty, że to jest tylko HTML, CSS i JavaScript, co może być w tym trudnego. Wystarczy sobie wejść w jakikolwiek taki poważny, duży, komercyjny projekt frontendowy, żeby zobaczyć, jaki tam jest natłok narzędzi. Mamy transpilery, bundlery, lintery, mnóstwo rzeczy, które trzeba skonfigurować, które trzeba zrozumieć i wiedzieć, jak z nich korzystać, żeby nam to pomagało, i żeby ten kod, który tworzymy, po prostu był możliwy do przeczytania przez każde środowisko, w którym zostanie odpalony. I po tym całym wywodzie pewnie część z Was zapyta, czy w takim razie frontend zawsze jest programowaniem? Moim zdaniem nie, no bo jeśli korzystamy tylko z html i CSS-a, a czasami to wystarcza, żeby stworzyć jakiś prosty interfejs, no to nie ocieramy się nawet o żadne programowanie. Nie można z drugiej strony mówić, że to jest banalne, bo nie jest. Często się mówi nawet o CSS-ie, zresztą każdy, kto pisał w CSS-ie wie, że CSS jest prosty, ale nie jest łatwy. Tam naprawdę można się zakopać w... Tylu problemach, że później bardzo ciężko z nich wyjść. Dobre zrozumienie tego, jak tworzyć layout, jak tworzyć CSS-y, żeby one odpowiednio aplikowały się na ten HTML, który stworzyliśmy, to wcale nie jest taka banalna rzecz. Jednak jeśli już mówimy o tym takim poważnym, dużym, komercyjnym frontendzie, to jak nazwać to inaczej niż programowaniem, jeśli wykorzystujemy naprawdę setki narzędzi, yy, które. Bywają niesamowicie skomplikowane. Jak nazwać to, że nie tylko już wyświetlamy dane z API, które gdzieś tam sobie pobieramy, ale magazynujemy je. Yy, zmieniamy, dodajemy jakąś logikę biznesową, przetwarzamy część tych danych na frontendzie, dbamy o to, żeby to było zoptymalizowane, cache'ujemy to wszystko w lokalnej pamięci i tak dalej. Frontend już bardzo dawno temu przestał być banalną dziedziną, gdzie tylko wyświetlało się dane i konstruowało się jakieś proste interfejsy. Teraz to jest dziedzina z pogranicza programowania, yy, designu, animacji, mikrointerakcji, UX-u i wielu, wielu innych rzeczy. I to moim zdaniem dlatego dobrych, ale takich naprawdę dobrych frontendowców jest bardzo Mało, bo żeby posiadać cały zestaw tych cech, cały zestaw predyspozycji, które z jednej strony dbają o to, żebyśmy się rozwijali w ten techniczny sposób, a z drugiej strony pamiętali o tej całej estetyce, o tych animacjach, o tym designie, o UX-ie przede wszystkim, to wymaga dość specyficznej konfiguracji, osobowości i charakteru, co moim zdaniem często się nie zdarza. I to tyle, jeśli chodzi o moje oświadczenie dotyczące frontendu. Do tego odcinka będę naprawdę kierował wszystkich, którzy będą mi pisać takie pierdoły w komentarzach, bo już mam tego trochę dosyć. Nagrałem ten odcinek przede wszystkim dlatego, że właśnie mnóstwo ludzi miesza z błotem tę dziedzinę i wydaje mi się, że często bierze się to z tego, że po prostu nie rozumieją jak to działa. Gdzieś tam coś zasłyszeli, kojarzą piąte przez dziesiąte i po prostu, żeby poczuć się lepszym, to... Coś takiego piszą. I ja odnoszę wrażenie, jakby to byli, nie wiem, programiści, którzy faktycznie pracują w Tesli, programują te autonomiczne samochody albo w SpaceXie i strzelają rakietami w kosmos, tylko że. Programista, który robi tak wielkie rzeczy i tak niesamowite, raczej ma w sobie dużo więcej pokory i nie mieszałby innych programistów z błotem. Więc wydaje mi się, że tego typu komentarze to jest czysty trolling i taka chęć poczucia się kimś ważniejszym, kimś bardziej odpowiedzialnym, kimś, kimś mądrzejszym od innych. Kiedy zakładałem ten kanał, to głównym celem było stworzenie miejsca, gdzie będę mógł się dzielić doświadczeniem, wiedzą, pomysłami, spostrzeżeniami, bo wiedziałem, że będzie to w jakiś sposób pomagać innym, zwłaszcza tym początku. I tak właśnie chęć pomocy to było coś takiego, co było takim moim największym driverem, takim największym napędem. I ja rozumiem, że nie każdy może lubić frontend, nawet nie musi go koniecznie szanować, ale wchodzenie na ten kanał tylko dlatego, żeby zostawić jakiegoś takiego śmierdzącego bobka w komentarzu, to jest naprawdę zabawne, nawet nie żałosne, to jest po prostu śmieszne. I w ramach tego odcinka stwierdziłem, że zrobię jeszcze takie dwa fajne piromany, w których opowiem Wam o tym, co właściwie możemy zrobić z JavaScriptem, bo w ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania tym językiem i też wzrost możliwości tego języka, bo mamy przecież mnóstwo technologii, które pozwalają nam nie tylko tworzyć już strony i aplikacje webowe, ale też aplikacje natywne, aplikacje desktopowe i wiele, wiele innych rzeczy bardzo fajnych możemy zrobić z tym językiem. Także zapraszam Was na piromany i to tyle jeśli chodzi o ten odcinek wielkie dzięki za obejrzenie dajcie znać jakie wy macie doświadczenia z takimi komentarzami, z takimi wypowiedziami na temat frontendu, może macie jakieś własne ciekawe argumenty, którymi odpieracie tego typu bzdury będę bardzo ciekaw, a my widzimy się już w następnym odcinku, do zobaczenia y przybliż się trochę i pomachaj rękoma tak wiesz, jakbyś coś tłumaczyła Dobra, ale nie tak często. W sensie schowaj te ręce i niech się czasami pojawią tylko. Dobra. Okej. Okay. Teraz